Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Ogólnie to w tym odcinku oprowadzę Was trochę po naszej gospodarce. Poskaczemy sobie po trampolinie, skuterem się przejedziemy. No i generalnie to się dowiecie trochę o tym wszystkim. Jesteśmy na mapie Bory Dolnośląskie, która jest chwilowo niewydana. Będzie wydana na 600 subów u mnie i 1000 u Olek09. Tam link będzie w opisie. Jak najbardziej subować. No i to jak szybko będzie wydane, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. No, więc już chyba pogadałem, co miałem pogadać. A jeszcze odcinki będą maksymalnie 15-minutowe, bo więcej nie ma sensu, bo już nikomu się nie chce tyle oglądać. No więc chyba lecimy. Zaczniemy sobie może od ciągników. Tutaj mamy 912, ale nie będę jej pokazywał, tak, ten, bo jest przygotowany już na następny odcinek. Tu mamy New Hollanda TM175. Stoi sobie w garażu, żeby co by nie nakapało na niego. Tu mamy jeszcze Bajzuna po drodze, trochę już uciapany, bo przekosiłem testowo jedno pole kukurydzą, żeby zobaczyć, trochę się uciapał, ale to nic. Mamy Zetora Krystala 12 120 45, z przyczepą już zasypana kukurydzą, bo jak mówiłem, to Wam trochę umuciłem, żeby przetestować. Tu mamy agregacik, jest fajny, bo ma dużo rap, więc będzie dobrze działał. Tu mamy silosy, to mniej ważne. Tu mamy Ankę do zimioków. Tu mamy rozsiewaczyk na propsie. Tu mamy przyczepę na palety czy na waloty, będzie przydatna. Tu mamy przyczepę przygotowaną na siewy z wszystkim, co potrzebne. Tutaj nie przedstawiam jeszcze. Tu mamy siewniczek Massey Fergusona. Ogólnie to będziemy sobie siać, może w następnym czy w kolejnych odcinkach na pewno będziemy siać. Tu mamy Pilmeta, opryskiwacz. No i RCW do wapna, bo się przyda. Żeby wapno posiać, to też będziemy robić. No i cóż, no. O, tu jeszcze mamy mućki. Też będziemy je opiekować nimi. Jest ich obecnie chyba 25. Mają takie dość spore pastycho. Tu mamy biny jeszcze. No i chyba wszystko, co powinienem Wam przedstawić, to Wam przedstawiłem. No to może sobie weźmiemy już krystala i pojedziemy to, wywieziemy sobie to na skup. Co przecież nie będzie tak stało. Póki jeszcze noc nie ma. Właśnie, jeszcze Chynia Wam nie przedstawiłem. Tu Chyniu siedzi sobie na daszku, obserwuje, co wszystko dobrze by było. No i to tak, no to tyle. Jo, paluj krystal. Tu mamy jeszcze po sąsiedzku mamy jeszcze sklep spożywczy Dziadek. Alkohol, papierosy i słodycze to najważniejsze. Tu mamy jeszcze kolejnego skutera. Alkohol szkodzi zdrowiu. No to prawda. Przedawkowany to tak. No, ja już może nie będę pierniczył głupot, tylko jedziemy w końcu na ten skup. Tu mamy jeszcze kapliczkę przed chałupą. Otworzymy sobie daszek. Albo sobie nie otworzymy. Chyba jednak sobie nie otworzymy. A nie otworzymy sobie, tylko muszę teraz chudy od nowa wyłączyć. Co by nam nie przeszkadzały. Tak jak już ładnie przebiegnie z daszkiem. Którą tu się skręcało na ten skup? Chyba w tą. A jak nie, to później pojedziemy na skośka, jak nie tędy. Ogólnie ta mapa jest bardzo fajna. Dość obszerna. No będziemy dążyć do tego, żeby powiększyć nasze gospodarstwo, bo jak widzicie, to bizonem to nie obrobię pól wielkości całej tej mapy, więc na początek tylko kilka będziemy obrabiać tych pól. Tak, to już powiedziałem. Będziemy brać dopłaty, to ten system dopłat jeszcze też jakoś będę musiał rozwiązać. Chyba jednak, taką odolinką tu się przebijemy. Chyba jeszcze jednak zapomniałem o czymś. Nie, chyba nie. O czym zapomniałem, czy nie zapomniałem? Powiedzcie, bo nie wiem. Nie, już wszystko chyba powiedziałem. Piszcie ogólnie w komentarzach, czego byście chcieli następny odcinek. To się nagra. No i my już tutaj dojeżdżamy. To chyba jednak w złą drogę pojechałem, bo wróciłem na tą, co jechałem. Ja tu jeszcze nie obeznany w tej mapie. Tam mamy skupa. Jak tu chyba zakaz wjazdu będzie. No nic. Co mi zrobią? To ja przecież poboczem pojadę. Jak coś, to się minęło.
A tędy na skup powinno być, źle pojechałem. A to nic. Jak widzi tato, zator zadbany w środku, nie nabrudzone. W środku niepalone, Niemiec do granicy go niby się rozmyślił, pod kocem trzymał. A jeszcze co tydzień dzwoni silnika posłuchać. Oponki mamy nowe, Trelleborgi. Z przodu tak samo. Napęd jak najbardziej działa. A to sobie już wyekipujemy. Będą generalnie, postaram się jak najczęściej jakieś nowe nabytki na serii, żeby było tego jak najwięcej. Będziemy wymieniać nasze maszyny i modernizować gospodarstwo, tak żeby się będziemy się generalnie starać dorobić jak najlepszych maszyn. Traktorów mamy dość, tylko zaczniemy chyba najpierw, żeby kombajn jakiś w miarę coś zmodernizować, coś kupić. Na przykład kupić jakiegoś Mucholanda, tylko drugiego. I na dwa to już będzie zgrabnie zawsze szło. No a my już wracamy generalnie na gospodarę. Jak to chyba kolejny takie wyszło od tego. Było od mokre. Jak widzi ta to pola wielkie. Na tym mapie. Nie ma przebacz. Ciemna nocka się zrobiła, światła trzeba włączyć. Bo milicja będzie jechać. Przypał będzie. Z tyłu ja też halogeny. Coś tam powoli jedzie ten. Bunton nienawiści jigi. Ale generalnie to zestawi nam się bardzo ładnie prezentuje. Odcinek wyjdzie chyba w poniedziałek jeszcze wyjdzie. Dobra, zaparkujemy sobie już nasz zestawik. A propos losów, to jeszcze to odcinek z Kiszony też się na pewno pojawi. A zaparkujemy tak jak było wcześniej. Na razie i tak nie będę niczego stąd wyciągał, bo na razie trzeba akcję kukurydza dokończyć. Dobra, niech stoi. No, także ten odcinek taki będzie trochę krótszy, to chyba by w nim było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak Wam się spodobało, to możecie łapeczkę zostawić, bo to motywuje. No i trzymajcie się. Piona.